Witam na kolejnym moim filmie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych. Dzisiaj w ramach badań operacyjnych chciałam Wam pokazać kolejny przykład na metodę graficzną, ale w przypadku um, zagadnienia jakim jest maksymalizacja przychodu z produkcji dwóch e, wyrobów. Zadanie dość klasyczne, ale e, oczywiście trzeba będzie w, w nim uwzględnić ograniczenia związane z produkcją. I teraz jeżeli przyjmiemy, że mamy jakoś, y, jakiś zakład produkcyjny, który produkuje dwa wyroby torby i portfele damskie. Co może zawsze to w tych zadaniach to może być cokolwiek innego, ale w tym przypadku mamy torby i portfele damskie. I w procesie produkcji materiały do produkcji tych wyrobów muszą być poddane procesom krojenia i szedzia, czyli to już musimy potraktować, że to będą nasze ograniczenia. W ciągu miesiąca krojczynie mogą przepracować 100 godzin, czyli tyle mogą pracować, ale nie więcej, a szwaczki 300 godzin, czyli mniej lub dokładnie 300 godzin. Na wykrojenie jednej torebki potrzeba około 6 minut, czyli generalnie 0,1 godziny, a na uszycie 36 minut, czyli 0,6 godziny. Portfel wymaga 6 minut krojenia, czyli 0,1 godziny i 12 minut szycia, czyli 0,2 godziny. Firma może sprzedawać swoje produkty po cenie 50 zł za torebkę i 30 zł za portfel. Jeżeli właściciel firmy chce określić, e, jaką ilość torebek i portfeli należy produkować, aby przychód był maksymalny, to zabieramy się za rozwiązywanie tego zadania. Na początek musimy wiedzieć jakby wyciągnąć z treści zadania najważniejsze elementy. To jest tak jakby żeby tych informacji było nie za dużo, odpowiednio, żebyśmy powiedzmy, nie zapomnieli w ogóle o czego dotyczy zadanie. Musimy pamiętać o tym, że mamy ograniczenie dotyczące czasu pracy, że mamy dwie czynności: krojenie i Szycie, czyli praca szwaczki. I teraz tak, nie mogą pracować do 100 godzin, czyli nie można tego przekroczyć, i tak samo szwaczki w ciągu miesiąca czy tygodnia, bo tu a tak, w ciągu miesiąca nie mogą pracować dłużej niż 300 godzin. Jednocześnie musimy wiedzieć, ile zajmuje krojenie jednej torebki, a ile zajmuje krojenie jednego portfela. To wszystko wyciągamy z treści zadania. Tak samo musimy uszyć ustalić, ile zajmuje nam uszycie jednej torebki i jaki jest czas uszycia jednego portfela. Wszystko z treści zadania, nic więcej i musimy ustalić, jakie mamy przychody jednostkowe, czyli ile wynosi cena za jedną torebkę, ile wynosi cena za jeden portfel. Jeżeli mamy zmienne decyzyjne, to jest pierwszy element właściwego programu liniowego: zmiany decyzyjne. One musimy je zdefiniować jako wielkość produkcji torebek w sztukach i wielkość portfeli w sztukach, ile my ich będziemy produkować. Kolejnym elementem programu liniowego, który będziemy chcieli oczywiście rozwiązać, a wcześniej nawet jej zapisać, to jest funkcja celu. Funkcją celu jest dokładnie w tym przypadku. Przychód nie zysknie dochód, tu jest akurat można, że tak powiem, pominąć, jakby tego nie było, to yy, ta wartość funkcji celu w naszym przypadku powinna być jak najwyższa, a więc kryterium optymalizacyjne, yy, tej kryterium efektywności, poprawnie mówiąc. To maksymalizacja. Jeżeli wiemy, że funkcja e, celu e, na nią się składają przychody jednostkowe, czyli mówiąc prościej ceny jednostkowe, to 50 razy x1 to jest wielkość przychodu z produkcji iluś tam torebek, gdzie każda z nich e, daje nam przychód 50 zł. Jeżeli mamy 30x2, to dlatego, że jeżeli jeden portfel kosztuje 30 zł, to ile użyjemy portfeli, tyle będziemy mieć przychodu całkowitego z produkcji samych portfeli. Kolejnym elementem w programie liniowym, jaki będziemy chcieli rozwiązać, są ograniczenia, czyli te warunki, które należy spełnić przy tym, że naszym z, z, przy naszym celu, jaki chcemy osiągnąć, czyli najwyższym możliwym przechodzie. A więc faktycznie to nie będzie najwyższy możliwy przychód, ale optymalny, czyli taki, który możemy osiągnąć przy określonych warunkach, które musimy e, spełnić. I teraz w związku z że na przykład czas pracy... Czas pracy szwaczki będzie w tym momencie nie mógł być przekroczony i będzie musiał być e, niższy lub równy 300 godzin, bo tyle nie może pracować. To 0,6x1 wzięło się stąd, że jeżeli jedna e, torebka jest do uszycia, e, jej e, potrzeba czasu 0,6 godziny, to 0,6 razy liczba torebek, a symbolicznie jest to x1, to będzie czas poświęcony. Na uszycie iluś torebek przez szwaczkę, e, i do tego dodajemy czas, jaki potrzebny jest na uszycie iluś portfeli, gdzie każdy portfel wymaga 0,2 godziny. Wszystko jest uzgodnione, jest w jednostce godzin. Jeżeli teraz chodzi o drugie ograniczenie, jakim był czas pracy krojczyni. To musimy pamiętać, że krojczynie mają czasu pracy 200, 100 godzin e, miesięcznie, a więc nie można przekroczyć 100 godzin i e, jeżeli czas uszycia jednej torebki zajmuje 0,1 godziny, a uszycie portfela 0,1 godziny tak samo, to 0,1x1 plus 0,1x2 nie może przekroczyć 100. Wówczas mamy zapisane te dwa ograniczenia. W tym zadanku nie ma więcej ograniczeń, no i musimy po prostu to. E, zapisać, a więc możemy napisać tak powiedzmy tylko w sposób matematyczny ujęty nasz program liniowy o takiej następującej postaci, gdzie mamy funkcję celu, mamy dwa ograniczenia, no i naturalnie musimy przyjąć, że obie nasze zmienne decyzyjne, jakimi jest wielkość produkcji dwóch e, produktów, to akurat e, torebek damskich i portfeli, e, to są wielkości nieujemne. Bo nie da się produkować wartości ujemnych, czyli e, np. liczba portfeli minus 2 uszytych, tak? Więc albo produkujemy, czyli wielkość jest dodatnia, albo nie produkujemy i wielkość równa się 0. Wówczas. Gdy mamy już tak zapisany program liniowy, na podstawie e, tak zapisanego zadania, my musimy nanieść te dwa ograniczenia. A ile byśmy ich nie mieli, to po prostu wszystkie ograniczenia, na układ współrzędnych dotyczący pierwszej ćwiartki. Dlaczego pierwszej ćwiartki? No, bo mamy to ograniczenie, że zarówno pierwsza, jak i druga zmienna decyzyjna przyjmują wartości nieujemne. A jak nanieść D2 ograniczenia na układ współrzędnych? No najlepiej w ten sposób, jak to kiedyś było w liceum. Czyli jeżeli było jakieś równanie lub nierówność z dwoma niewiadomymi, to warto jedną z nich wyzerować i ustalić wartość drugiej, a potem wyzerować tą drugą i ustalić wartość tej pierwszej. Jak najlepiej to zrobić? Jeżeli teraz weźmiecie do ręki papier i zapiszecie sobie to ograniczenie, czyli 0,6x1 plus 0,2x2 równe, tym razem zróbmy równe 300, to w tym momencie zapiszcie, jeżeli x1 ja przyjmę, że jest równe 0, to z, yy, co mi wychodzi? Wychodzi to, że 0,6 razy 0 plus 0,2x2 równa się 300, a więc pierwszy element ten z mnożeniem razy 0 jakby nie istniał i zostaje nam do policzenia 0,2x2 równa się 300, a więc faktycznie yy, x2 równa się 1500. Co to nam daje, to że mamy pierwszy punkt do pierwszego ograniczenia. Żeby je narysować, czyli mamy punkt 0 i 1500. Żeby mieć drugi punkt, który faktycznie wychodzi 500 i 0, ja muszę na przykład wyzerować teraz drugą zmienną decyzyjną, czyli przyjmuję, że x2 równa się 0. Wówczas mamy 0,6x1 plus 0,2 razy 0, które ja oczywiście przyjęłam odgórnie równa się 300. Jeżeli tam w tym elemencie z mnożeniem razy 0 wiemy, że nic nam to nie da i wyjdzie nam po prostu totalny 0, to zostaje nam do obliczenia 0,6x1 równa się 300. W tym momencie możemy policzyć, ile wynosi pojedyncze x1, a ono będzie wynosiło 300 przez 0,6 czyli 500. W tym momencie mamy e, dwa punkty do rysowania wykresu e, tego ograniczenia pierwszego. Tak samo musimy postąpić z ograniczeniem drugim. A więc jak tu ładnie jest napisane w tym tekście, zawsze możecie zatrzymać film albo go cofnąć do momentu, po, który nie zrozumieliście. E, trzeba na przykład x1 w tym ograniczeniu drugim wyzerować i policzyć ile będzie wynosiło e, x2. Wówczas osiągniemy ten punkt, który tutaj zaznaczam. Tak samo, jeżeli tym razem wyzeruję x2, czyli będzie przyjmował wartość 0, to x1 powinno mi z tego ograniczenia wyjść 1000. A więc mamy dwa punkty 1000 i 0. E, co dalej w tym momencie? Jeżeli my mamy te dwa e, ograniczenia zapisane w postaci e, łącznie czterech punktów, musimy e, narysować układ współrzędnych. A jak tutaj widzimy yy, układ współrzędnych, gdzie mamy x1, x2, tu się akurat oznaczenie nam nie zgadza, czyli jest x1, tu jest x2, ale to akurat tylko na potrzeby filmu to jest zadanko i teraz ograniczenie pierwsze. Jeżeli wiemy, że ma punkty współrzędne 0, tysiąca i 500 i 0, to e, punkt e, 0 i 1500 jest tutaj kropką zielono zaznaczoną, punkt 500 i 0 jest zaznaczony tą drugą kropką. Połączymy te dwa punkty jako punkty skrajne, czyli dalej już że tak powiem kreska później powinna e, i mamy to ograniczenie w postaci równania. Ale my mamy ograniczenie zapisane w postaci nierówności ze znakiem mniejszości. Co to nam daje? To, że ograniczenie musi się zawierać przy, w, raczej zawierać tą płaszczyznę zawierającą punkt 0. Dlaczego? Bo to ten punkt spełnia na pewno ograniczenie, że nie można przekroczyć 300. Jeżeli teraz bierzemy pod uwagę narysowanie drugiego ograniczenia tutaj pokazanego i wiemy, że punkty do, należące do wykresu tego ograniczenia to punkt 0, 000, a drugi punkt 1000 i 0, musimy te dwa punkty tutaj napisane. Nanieść na nasz układ współrzędnych i mamy 0, to jest punkt na tutaj kropkę pomarańczową i drugi punkt 0 y, i 1000, te dwa punkty ze sobą połączyć i on też ma charakter, to ograniczenie ma charakter mniejszościowy, czyli do środka, do początku układu współrzędnych. I teraz kolorem żółtym, jak widzicie, został określony obszar e, wspólny dla tych dwóch ograniczeń, bo obszar rozwiązań dopuszczalnych w programowaniu liniowym to jest obszar, gdzie spełnione są wszystkie ograniczenia w, w jakimś programie liniowym. U nas ma bardzo taki charakter dość foremny, bym powiedziała, nie jest to żadny jakiś obszar połamany, jakiś dziwaczny. Mamy tylko trzy punkty, tak zwane wierzchołkowe, które należą do tego obszaru. I jest taka zasada, że w tych punktach skrajnych, które należą do obszaru rozwiązań dopuszczalnych, może występować wartość najwyższa lub najniższa naszej funkcji celu. U nas oczywiście mamy do czynienia z przychodem całkowitym z produkcji dwóch dóbr, a więc mam, przy, mamy za zadanie znaleźć, e, w którym to punkcie A, B lub C wartość funkcji celu jest najwyższa. A więc w punkcie A, B lub C będzie maksymalny przychód. I teraz pytanie, no to ile będzie ten przychód wyn, wynosił? To zależy od tego, jakie są wartości tych punktów wierzchołkowych. Jeżeli e, punkt A należy do ograniczenia drugiego, to bardzo łatwo ten punkt określić jakie ma współrzędne. On ma współrzędne 0 i 1000. Odczytujemy krótko mówiąc z wykresu. Punkt C tak samo należy do e, ograniczenia tym razem drugiego, a więc jego współrzędną 500 i 0 jest bardzo łatwo określić. A więc pytanie jest tylko o współrzędne punktu B. Jeżeli trudno z wykresu odczytać ile e, precyzyjnie dokładnie wynosi współrzędna punktu B, pierwsza x1, druga x2, to my musimy rozwiązać układ równań dowolną metodą, którą my znamy, układ równań z tymi dwoma ograniczeniami, na których ten punkt leży. A więc, jeżeli ja odczytuję, że punkt b leży na przecięciu ograniczenia pierwszego, jak i drugiego, to ja muszę rozwiązać dowolną znaną mi metodą e, układ równań, gdzie wykorzystuję pierwsze, jak i drugie równanie, w celu poznania punktu przecięcia leżącego na tych dwóch prostych. I e, wówczas wypisujemy, e, jakie współrzędne ma ten punkt. E, pamiętajmy o tym, że istnieje metoda e, rozwiązywania układu dwóch równań z dwoma niewiadomymi typu przeciwnych współczynników. E, w, podstawiania oraz wyznacznikowa. Jaką my użyjemy? Nasza sprawa. Kwestia przypomnienia sobie e, tego z materiału, jaki był na pewno w liceum. Jeśli tego nie pamiętacie, sprawdźcie na moich e, filmach, na pewno omówione są te trzy metody. Można zawsze sobie ten temat odświeżyć, a ja Wam powiem, że współrzędne tego punktu B, które leży na pierwszym i drugim ograniczeniu, to 250 i 700. Jeżeli ja sobie sprawdzę, to prawdopodobnie, czy powiedzmy tutaj, tak wzrokowo powinno być to poprawnie: 250 i gdzieś około 750, czyli bliżej 7800, więc powinno być ok. Bo mówię, zawsze popełnić błąd ludzki, e, ludzka sprawa. Więc e, tutaj, tak, punkty wierzchołkowe mamy je zapisane. Co robimy dalej? W metodzie graficznej musimy określić wartości funkcji celu od poszczególnych punktów wierzchołkowych, które tutaj powyżej mamy wymienione, a więc wartość funkcji celu dla pierwszego punktu, drugiego, jak i trzeciego. Jak je uzyskać? Po prostu podstawiamy nasze e, współrzędne x1, x2, tych punktów ABC do wartości funkcji celu, która była w, na początku zadania jasno określona, 50x1 plus 30x2. E, Mamy to tutaj obliczone. Nas interesuje, dla którego punktu najwyższa została osiągnięta wartość funkcji celu i ile ona wynosi. A więc, jak widać tutaj wyraźnie, dla punktu B najwyższa wartość funkcji celu spośród trzech analizowanych, branych pod uwagę, to wartość 35 tysięcy. I to jest od produkcji 250 i 750. A więc możemy powiedzieć, że to jest to rozwiązanie optymalne, czyli takie, które daje najwyższą lub ewentualnie najniższą wartość funkcji celu, możliwą do osiągnięcia przy uwzględnieniu ograniczeń. A u nas ograniczeniem był zarówno czas pracy krojczyń, jak i szwaczek. Czyli jest to konkretnie wartość zmiennych i optymalna wartość funkcji celu. A więc w naszym przypadku optymalnie yy, wartości zmiennych decyzyjnych to 250 i 750, a optymalna wartość funkcji celu wynosi y, 35 tysięcy i wynosiła ona dla punktu B. Jeżeli teraz musimy na koniec napisać jakieś ładne zdanie podsumowania, to możemy powiedzieć, że w przypadku naszego zadania dotyczącego produkcji. Torebek i portfeli damskich możemy powiedzieć, że, czy tam portfeli w ogóle, że na pewno w naszym przypadku w tej firmie należy produkować 250 sztuk torebek oraz 750 sztuk portfeli. Wówczas osiągnięty pozostanie zysk na poziomie 35 tysięcy i na pewno możemy powiedzieć, że wówczas te wszystkie ograniczenia, jeżeli ich oczywiście byłoby więcej, no to wszystkie, u nas tylko są dwa te ograniczenia byłyby spełnione, a wartości funkcji celu, a wartość funkcji celu byłaby najlepsza z możliwych, e, jaka jest podbrana pod uwagę. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, możecie od razu pisać do mnie na adres mailowy zadania myślnik, projekty Możecie też wejść na stronę internetową, która tutaj jest zapisana. A gdy będę miała możliwość, na pewno e, do Was postaram się odpisać. E, zapraszam Was do subskrypcji kanału, do udostępniania moich filmów znajomym, do korzystania z playlist, które staram się e, uzupełniać na miarę możliwości. Korzystajcie z całej przeze mnie wiedzy. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę powodzenia w nauce i sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo powiem wprost, samo mm, oglądanie moich filmów, czy innego y, powiedzmy, no nazwijmy wprost youtubera, to y, nic Wam za dużo nie da. Trzeba samemu przerobić ileś zadań, a filmy, które ja nagrywam, mają bardziej charakter poglądowy i są tylko elementem, zbiorem wskazówek. Także pozdrawiam i do nauki.